W kolejnym odcinku serii Kryminalne opowieści retro przeniesiemy się na warszawską Pragę i zajmiemy się nie tyle konkretnym gangsterem czy grupą przestępczą, a miejscem, które półświatek gromadziło i od wielu dziesięcioleci właśnie z szemranym towarzystwem się kojarzy. Mowa oczywiście o legendarnym już Różycu, czyli Bazarze Różyckiego. Nazwa tego popularnego do dziś targowiska wzięła się rzecz jasna od nazwiska jego fundatora i założyciela, Juliana Józefa Różyckiego, urodzonego 11 marca 1834 roku. W 1859 roku jako świeżo upieczony magister Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie kupił od rodziny Mrozowskich pierwszą na Pradze aptekę założoną w XVII wieku. W tym samym roku ożenił się z siostrą Teodora Rydygiera, Franciszką. Teodor z kolei poślubił siostrę Różyckiego, Sabinę. Julianowi powodziło się dobrze. W niedługim czasie kupił drugą aptekę, a potem zaczął inwestować w okoliczne nieruchomości. Po zamknięciu przez carskie władze targowiska przy ulicy Brukowej, Różycki udostępnił kupcom tereny swoich posesji przy ulicy Targowej 54. Początkowo było to raptem kilkanaście straganów, jednak szybko zyskiwały one popularność i już wkrótce było ich kilkaset. Bazarem zarządzał wtedy Manes Ryba, przyjaciel Różyckiego, który namówił go do uruchomienia tego interesu. Przy ozdobnej, kutej bramie wejściowej stanął charakterystyczny kiosk w kształcie niebieskiego syfonu, gdzie sprzedawano wodę sodową z wytwórni wód mineralnych, również należącej do Juliana Różyckiego. Jako syn zasymilowanych Żydów Różycki łożył na synagogi, a także udzielał pomocy zadłużonym kupcom. W początkowym okresie działalności bazar niemal w większości opanowany był przez kupców żydowskich. Szybko też stał się ośrodkiem skupiającym wokół siebie różnorakie zakłady i biznesy. Jak wiadomo, tam gdzie rodzą się pieniądze, tam pojawia się przestępczość. I tak na przykład kupcy z zewnątrz musieli opłacać się lokalnym, jeżeli chcieli na bazarze sprzedać swoje towary. Jeśli odmawiali płacenia haraczu, byli bici na oczach tłumu i bez żadnej reakcji ze strony gapiów. Nieco później pojawili się tak zwani rekietierzy. Jednym z pierwszych był niejaki Kruk i jego ludzie. Raz w miesiącu szli przez sektor handlarzy z wyrobami kolonialnymi i zbierali haracz nazywany przez nich gwoździowym. Jeżeli ktoś nie zapłacił, to zabijano deskami i gwoździami jego stragan. Co ciekawe, żaden z kupców nie odważył się na samodzielne zerwanie desek. Nikt też nie skarżył się administracji bazaru, ani tym bardziej policji. Zresztą dość szybko na bazarze wyraźnie wykrystalizowały się strefy wpływów. Jednymi z najbrutalniejszych byli ci, którzy opiekowali się kupcami handlującymi mięsem. Najgłośniejszy był gang braci bliźniaków, nazywany braćmi krępymi. Obaj byli niscy, lekko garbaci, ale potężnie zbudowani. Zawsze bardzo eleganccy. Zazwyczaj przesiadywali w kawiarni Uwicka, gdzie mieli stałą rezerwację najlepiej zlokalizowanego stolika przy oknie. Starszy z bliźniaków, Szmaja, osobiście ustalał ceny mięsa, po których kupcy mogli sprzedawać. On też wydawał zezwolenia dla wieśniaków, którzy chcieli dostarczać swój towar na bazar. Oczywiście pobierając za to opłaty. Jak podają źródła powołujące się na naocznych świadków, bracia Krępi regulowali handel mięsem na Różycu aż do wybuchu wojny. Prasa warszawska pisała m.in., że bazar ten zatruwa tylko powietrze. Faktycznie nie było to miejsce sterylne, ale mnogość towarów i zawsze świeże mięso, nabiał czy ryby przyciągały kucharki i gospodynie już nie tylko z Pragi, ale również z dalszych zakątków Warszawy. Oczywiście tłok i ścisk to świetne miejsce dla kieszonkowców, którzy swobodnie kręcili się po bazarze, wyławiając z tłumu i okradając swoje ofiary z portfeli i zegarków. Byli to tak zwani doliniarze. Skąd takie określenie? Oczywiście jest to element złodziejskiego slangu. Doliniarz, nazywany też czasem krawcem lub kosynierem, przy pomocy ostrego narzędzia, brzytwy lub żyletki oprawionej w listewki, precyzyjnym cięciem otwierał dolinę, czyli kieszeń ofiary. To tak zwana kradzież na mojkę. Portfel błyskawicznie trafiał w ręce wspólnika, a narzędzie umocowane na gumce wędrowało w głąb rękawa doliniarza. Najsprawniejsi chwalili się umiejętnością wydobycia każdego portfela z wewnętrznej kieszeni ofiary trzema palcami. Oczywiście tam, gdzie kieszonkowcy, tam musieli pojawić się i paserzy.
w części bazaru od strony ulicy Ząbkowskiej, gdzie handlowano narzędziami, maszynami do szycia i tym podobne, kręcili się handlarze-akwizytorzy, którzy nie mieli żadnego towaru. Zaczepiali osoby odwiedzające targowisko z zapytaniem, czego szukają i oczywiście wszystko mogąc zaoferować im w niezwykle atrakcyjnych cenach. Był to prawie zawsze towar pochodzący z kradzieży. Paserzy zajmowali się również skupem kradzionych fantów, ale najczęściej brali od złodziei towar w komis. Wśród nich wyróżniło się wiele bardzo barwnych postaci. Jedną z nich był Żyd o pseudonimie Chory, który zawsze w czasie negocjacji z dostarczającym towar złodziejem używał argumentacji typu: ty mnie chcesz do grobu wpędzić, ja chory jestem, na leczenie zbieram, szpital muszę opłacić. Głośną postacią był również Szlamkę Szpitalewicz, pseudonim Świnia, mieszkający przy ulicy Ząbkowskiej 4. Wraz ze swoimi kompanami z Pragi, którymi byli Icak Humek i Jankę Legoguś, jeszcze przed I wojną światową zajmował się głównie wymuszeniami i pobiciami. Wprawdzie po 1918 roku ta grupka się rozpadła, a sam Szlamkę coraz częściej widywany był w synagodze, to jednak tylko pozory, ponieważ wraz z rozwojem bazaru Różyckiego zaczął zajmować się głównie paserstwem, ale także można było u niego zamówić siłowe rozprawienie się ze wskazaną niewygodną osobą. Innymi słowy, tanie dranie. Z tym tylko, że cena za tego typu usługi rzadko kiedy bywała niska. Szlamkę Świnia zajmował się również innymi przestępstwami i tak na przykład w spółce z łódzkim litografem produkował i wprowadzał do obiegu fałszywe pieniądze. Było to kolejne zajęcie Szlamkego, co na Różycu nie było zbyt trudne. Wspólnicy skonfliktowali się i pewnego dnia Szlamkę zabił litografa. Głośną sprawą był proces, podczas którego w trakcie składania zeznań umarła żona zamordowanego. Szlamkę Szpitalewicz usłyszał wyrok 12 lat więzienia, jednak na mocy amnestii zwolniono go w 1939 roku. Co ciekawe, bazar rządził się własnymi prawami. Złodzieje kieszonkowi byli bardzo dobrze znani kupcom, którzy nigdy na nich nie donosili, a w zamian za to ich portfele i zegarki były bezpieczne. Doliniarze mogli bezkarnie całymi dniami kręcić się między straganami, polując na swoje ofiary, co nie byłoby możliwe na przykład na dworcach kolejowych. W czasach przedwojennych wielu drobnych przestępców mieszkało pod miastem i w Warszawie pojawiali się tylko na robotę. Typowym przykładem byli tak zwani kotleciarze. Oni jednak nie mieli wstępu na bazar Różyckiego, bo tam strefy wpływów były bardzo wyraźnie podzielone i pojawiające się zewnętrzne zagrożenie było natychmiast brutalnie eliminowane przez lokalnych gangsterów. Pomimo bardzo aktywnych działań gangsterów na bazarze Różyckiego, w latach 30. uchodził on za znacznie bezpieczniejsze miejsce niż lewobrzeżne Kercelak i Wołówka. Do tych miejsc i związanych z nimi przestępcami, o których głośno było w przedwojennej w Warszawie, wrócimy jeszcze w kolejnych wydaniach cyklu Kryminalne opowieści retro. Bardzo ważną rolę bazar Różyckiego odegrał w czasie II wojny światowej, gdzie warszawiacy mogli kupić, jak zawsze zresztą, wszystko albo prawie wszystko. Często były to towary kradzione z niemieckich transportów i magazynów. Nabyć tam można było m.in. broń i amunicję, którą przedwojenni paserzy skupowali od niemieckich żołnierzy. Ci, którzy przed wojną byli, delikatnie mówiąc, na bakier z prawem, bardzo często zajmowali się potem działalnością charytatywną. I tak na przykład dostarczali oni żywność do szpitala ujazdowskiego, gdzie leżeli ranni żołnierze. Opiekowali się również pensjonariuszami Domu Weteranów Powstania Styczniowego, który znajdował się obok bazaru. W czasie wojny Niemcy prowadzili na bazarze liczne łapanki, jednak rezydenci Różyca i z tym sobie radzili. Wykopali oni mianowicie tunel, który łączył targowisko z piwnicami jednej z kamienic przy ulicy Ząbkowskiej. Niestety w 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego bazar spłonął. O tym, co działo się na praskim bazarze Różyckiego po II wojnie światowej, czym zajmowali się bęklarze, co to takiego Kanada, dowiecie się już wkrótce w naszym nowym cyklu Kryminalne opowieści PRL. Historię bazaru Różyckiego w 1977 roku przedstawił w swoim filmie dokumentalnym Wielki Kram Tadeusz Makarczyński.
Bazar zagrał też w jednym z odcinków 07 Zgłoś się i w filmach Stawiam na Tolka Banana, Przepraszam, czy tu biją, Milion za Laurę, Szczęściarz Antoni i Akcja pod Arsenałem. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresowały Was kryminalne opowieści retro na temat przedwojennej historii Bazaru Różyckiego, zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków tego cyklu. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. O Bazarze Różyckiego można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MPGo. Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele bonusów i nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.